Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji Skyward Community. Mamy 6 lipiec 2021, godzina 20. Cieszę się, że mogliśmy spotkać się na dzisiejszej konferencji związanej z programem partnerskim. Postaram się powiedzieć dzisiaj krótko, bo zdaję sobie sprawę, że niektórzy bardzo chcą oglądać dzisiejszy mecz o 21:00. Więc powiem krótko o programie partnerskim, powiem troszeczkę o nowościach, powiem też o swoich pewnych przemyśleniach związanych z newsami, które się w ostatnim czasie pojawiają, które się pojawił też świeżo, o ile pamiętam, chyba dzisiejszy, świeży news z dzisiejszego dnia. Zresztą ten film, który leciał przed chwilą, właśnie z tego newsa był. Więc dosłownie krótko o sobie. Nazywam się Duczmański Mariusz. Ci, którzy z Państwa jeszcze mnie nie znają, z firmą Skyward Community współpracuję od 5 lat, 2016 rok, marzec, w tym czasie podjąłem współpracę z firmą. Cieszę się, że znalazłem się w tej firmie, że osoby, które poinformowały mnie o takiej możliwości, pojawiły się w moim życiu, dzięki czemu mogłem zarówno kupić udziały, jak i podjąć współpracę z firmą. I ta współpraca naprawdę jest bardzo owocna. Mniej więcej 2 lata temu z grupą zarówno kilka osób z Polski, jak i z całego świata mieliśmy możliwość odbyć takie szkolenie dla ambasadorów, bo szkolenie takie 3D coaching właśnie dla ambasadorów. Samo szkolenie w sobie było bardzo ciekawe i bardzo ciekawe techniki sprzedaży, dużo takiej psychologii. Te osoby, które faktycznie były na takim szkoleniu, które właściwie odbywało się przez rok, w formie zarówno wideokonferencji, tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy, z tym, że mogliśmy też tutaj w obie strony rozmawiać, pisać, reagować, jeśli chodzi o szkoleniowca, ale też w kilku krajach mogliśmy też na żywo spotkać się. Tutaj przykład, spotkaliśmy się w Dubaju, mieliśmy zakończenie tego szkolenia i też przy okazji wtedy, kiedy były początki budowy w 2019 tego Centrum Innowacji w Szarży, to byliśmy akurat na budowie, gdzie pierwsze słupy stawiano. Dzisiaj wiemy, że te prace dość mocno się posuwają do przodu. Bardzo wiele prac zostanie wykonanych również teraz w najbliższych miesiącach letnich, wrzesień, październik. Liczymy właśnie, że na jesień będą testy, jeśli chodzi o transport zarówno miejski, jak i tutaj jeśli chodzi o kontenery. Chodzi tutaj o transport szybkości na odpowiednich torach. I to sprawi, że w tym roku również rozpoczną się budowy, zapowiadane budowy już normalnych projektów adresowych. Nawiążę do tego też na końcu jeszcze, do pewnego dzisiejszego właśnie newsa i pewnej informacji, która też się pojawiła. To są pewne nowości, które jak gdyby składają się w poszczególne puzzle, dające nam pełen obraz, w jakim strumieniu czasu się znajdujemy po tych 5 latach, kiedy tak naprawdę 5 lat w momencie, kiedy zaczynaliśmy współpracę, a przynajmniej niektórzy z nas, nic nie było. Były pewne plany, technologia, wszystko na papierze, natomiast fizycznie wtedy nic nie było. Zostało kupione pole koło Mińska, działka i był plan budowy. Natomiast wiemy z tych konferencji, które odbywają się, jeśli chodzi o tutaj, które prowadzi pan Janusz Tomczak, wiemy, że te prace bardzo mocno do przodu się posunęły. Ale żeby nie tracić czasu, przejdźmy do programu partnerskiego. Na początek zawsze mówię o tej zakładce dla partnerów, żebyśmy ją maksymalnie wykorzystywali. Zakładka dla partnerów służy tak naprawdę dla naszego dobra. Mamy tam najróżniejsze narzędzia. Ja zachęcam do tego, żebyśmy regularnie tam zaglądali, ponieważ co jakiś czas firma pewne rzeczy modernizuje, pewne rzeczy dokłada. One pozwalają nam między innymi chociażby ekotechnopark obejrzeć w 3D z każdej strony, z góry, z każdej właściwie strony zobaczyć różne pojazdy, które tam są testowane i bardzo to fajnie, jest to bardzo fajne narzędzie do
dla osób, którym po prostu chcielibyśmy nieco więcej powiedzieć o tej technologii. Mamy oczywiście kilka swoich stron internetowych, które są przypięte do naszego numeru ID, więc dając taką stronkę wiemy, że jeśli ktoś zarejestruje się, to będzie to osoba zarejestrowana z naszego polecenia. Więc to też zachęcam do tego, to jest właśnie przykład tych stronek. Między innymi jest strona główna, strona dotycząca bardzo dużo informacji na temat technologii, inwestycji, ale też tak zwana strona Go, która zwraca uwagę tylko na formularz rejestracyjny. Po prostej rejestracji, wpisaniu kilku danych, musimy potwierdzić rejestrację w mailu i dokończyć następnie, nas przeniesie do naszego konta, dołączyć następnie tą rejestrację. O czym musimy pamiętać? Po otwarciu takiego konta ważne, abyśmy zweryfikowali swój numer telefonu odpowiednim kodem, a także konto danymi, między innymi dowodem osobistym lub jakimś innym dokumentem tożsamości. I co ważne jest, jeśli mamy w dowodzie adres, to wystarczy dowód osobisty, prawa, lewa strona, najlepiej w dobrej jakości skan. Jeśli takiego adresu nie ma, to wtedy bardzo ważne jest, abyśmy dołączyli dodatkowo, taka informacja zresztą jest na stronie, dołączyli dodatkowo informacje o adresie zamieszkania, czyli jakaś faktura za media, wyciąg z konta, na którym ten adres się znajduje. I o tym warto pamiętać. Taka weryfikacja zazwyczaj w ciągu 24 godzin. Firma ma teoretycznie kilka dni, natomiast zazwyczaj w ciągu doby, a nawet czasami tego samego dnia, ta weryfikacja tych dokumentów naszego konta jest zrobiona. Teraz przejdziemy do programu partnerskiego. Może od razu przejdę do tych kolejnych punktów. Program partnerski tak naprawdę wyróżnia kilka gdyby stopni level. Zaczynamy od pozycji partnera, czyli osoba, która się zarejestrowała we firmie. Nawet jeśli sama osobiście nie ma inwestycji, to może jeśli ma chęci do pracy, bo zdarza się tak, że tak naprawdę jest ktoś, kto na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy jakichś na inwestycje, a bardzo chciałby. Natomiast firma daje tak naprawdę możliwość bez własnego wkładu rozpocząć współpracę, możliwość budowania zespołu. I z tej pozycji firma płaci nam 15% bonusu za osoby, które zaprosimy do współpracy, które zainwestują środki w tą technologię. Już na samym początku taki partner, który sam osobiście nie kupił żadnego jeszcze pakietu, może zarabiać bonusy z 4 poziomów. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ wiemy, że w niektórych firmach jest tak, że program partnerski jak gdyby wymaga naszej aktywności. Jeśli mamy jakąś tam minimalną aktywność, to wtedy sami możemy zarabiać. Czasami nawet nie ma linków referencyjnych do momentu, kiedy sami czegoś do firmy nie włożymy, czyli nie zainwestujemy jakichś środków. Tutaj firma od nas tego nie wymaga. Możemy rozpocząć współpracę od razu po rejestracji, po zweryfikowaniu konta, w zakładce dla partnerów. Tam trzeba odhaczyć 8 punktów programu partnerskiego i wtedy pojawią się, zatwierdzić jak gdyby taką umowę partnerską i wtedy pojawią się linki referencyjne. Warto o tym pamiętać, więc to jest poziom partnera, osoby, która faktycznie zarejestrowała się, a jeszcze nie kupiła żadnego pakietu. Kolejny poziom to konsultant. Konsultant to osoba, która zainwestowała we firmie minimum $1000 i to jest bardzo ważne i zaprosiła co najmniej dwie osoby, które każda z nich też dokonały inwestycji minimum $100. Jeśli jest to łączna suma $300, to w tym momencie mamy status konsultanta. Się tutaj zamknę, żeby nam się przeszkadzało. Poziom lidera to jest poziom, gdzie tak naprawdę zaczynamy budować dopiero w tym momencie, można powiedzieć, aktywnie strukturę. Przepraszam za mój głos dzisiaj, ale ostatnio mi alergia dopadła, bo różne rzeczy, które płyną w tej chwili, więc może być tak, że troszeczkę będzie mi to przeszkadzać w mówieniu. Lider to jest partner firmy, który sam osobiście zainwestował minimum $200, ma 3 partnerów, czyli zaprosił ze własnego linka referencyjnego minimum 3 osoby, które
zainwestowały minimum $200. Warunek, aby otrzymać status lidera, jest $2000 na pierwszym poziomie, czyli osoby bezpośrednio przez nas zaproszone, bez względu na to, jakikolwiek mają status. Ta wartość inwestycji nasza plus naszych trzech partnerów lub oczywiście więcej musi wynosić minimum 2000 i wtedy mamy status lidera. Jak zauważymy, wynagrodzenie partnerskie tutaj w każdym statusie, który tam po kolei jest, był konsultant, później teraz właśnie lider, zwiększa się również głębokość. Mamy 15% z pierwszego poziomu, ale w tym momencie jako liderzy sięgamy już do nie czwartego, nie piątego, ale szóstego poziomu. Master to kolejny poziom w strukturze, jeśli chodzi o program partnerski. Osobiście, aby otrzymać ten status, musimy mieć pod sobą minimum trzech liderów bezpośrednio zaproszonych, osobiście mieć zainwestowane $1000, trzech partnerów mających status lidera, tak jak my wcześniej, i na pierwszym poziomie skład pierwszego pokolenia, suma wszystkich inwestycji łącznie z naszą musi wynosić $5000. Jeśli spełniamy te warunki, to w tym momencie otrzymujemy status master. Jak zauważamy, z szóstego poziomu w tym momencie dochodzimy do dziewiątego poziomu, czyli jak gdyby wynagrodzenie partnerskie, jeśli chodzi o głębokość, sięgamy do 9 poziomów. Nadal pierwszy poziom to 15%. Poziom ekspert, profil lever, ekspert to osoba, która ma minimum trzech masterów. Natomiast tutaj, jak zauważamy, różnica pewna nastąpiła w poziomach, jeśli chodzi o tych partnerów, których musimy mieć w zespole. Oczywiście będziemy mieć i konsultantów, i liderów, ale w tym wypadku, aby otrzymać status eksperta, musimy mieć przynajmniej trzech masterów, z tym, że tu zauważamy różnicę, że dwóch masterów musimy mieć na pierwszym poziomie, bezpośrednio zaproszonych przez siebie. Trzeci master może być to partner zaproszony, osoba zaproszona przez któregoś z naszych partnerów na pierwszym, na drugim czy tam kolejnym poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych dwóch masterów. W tym wypadku widzimy tą środkową linię master na drugim poziomie. Mamy trzech masterów, 5000 własnej inwestycji i na pierwszym poziomie, czyli jak gdyby pierwsze pokolenie całej naszej struktury, łączna inwestycja wynosi $10000 i w tym wypadku zostajemy ekspertami. Warto pamiętać, że przy tym poziomie, jeśli chodzi o eksperta, sięgamy już do 20 poziomu w głąb, jeśli chodzi o wynagrodzenie partnerskie i jak zauważamy, tutaj ten poziom wynagrodzenia, jeśli chodzi o pierwszy poziom, zwiększa się do 16%. I kolejny poziom to top ekspert. Top ekspert to osoba, która sama osobiście zainwestowała we firmie, włożyła do środki $10000. Ma trzech partnerów, którzy mają status eksperta, dwóch z pierwszego poziomu, trzeci może być w niezależnej nodze w dowolnym poziomie. To jest taki wymóg. Zauważamy też, że pierwsze pokolenie musi mieć z uwzględnieniem oczywiście naszych własnych inwestycji, powinno wynosić co najmniej $30000 i wtedy mamy status top eksperta. 10 tysięcy, trzech ekspertów, minimum z pierwszego poziomu 30 tysięcy i możemy osiągnąć w tym momencie status top eksperta. Tu zauważamy pewną zmianę, pewną różnicę, czy może zmianę, może nie tyle co zmianę, co jak gdyby pewien dodatek, ponieważ top ekspert otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie od 500 do $1500 z obrotu miesięcznego. Czyli uwzględniając obrót miesięczny w swojej strukturze 5, 10, 20 tysięcy w danym miesiącu, on się oczywiście zeruje po zakończeniu danego miesiąca i jak gdyby ten obrót na nowo w danym kolejnym miesiącu robimy.
Jeśli osiągniemy obrót osobiście w strukturze 5, 10 czy 20%, to możemy otrzymać, niezależnie od tego, ile otrzymamy bonusów z programu partnerskiego, a w tym wypadku sięgamy już do 24 poziomów. Pierwszy poziom to jest minimum 16%. Możemy dodatkowo otrzymać nawet $1500 bonusu ze strony firmy. To jest fajny naprawdę pieniądz, dodatek, biorąc pod uwagę nasze warunki polskie, no to jest jakieś tam pewnie 6-7 tysięcy. No i ostatni poziom, na ten moment oczywiście, bo nie oznacza to, że załóżmy za rok, za jakiś czas to się nie zmieni, że firma gdzieś tam znowelizuje delikatnie program partnerski i pojawi się jakiś tam kolejny poziom, bo tego będzie wyglądała sytuacja dla tych osób, które najwięcej, najciężej jak gdyby angażują się w propagowanie tej technologii i osiągną te wszystkie statusy łącznie ze Sky Expert, no to może być tak, że firma zdecyduje się, że dla tych, którzy zrobili dużo, dużo więcej niż poziom Sky Experta, może pojawić się kolejny poziom, który pozwoli nam zarobić jeszcze więcej. Natomiast w momencie, kiedy ktoś dojdzie do tego poziomu Sky Expert, z miesięcznego obrotu między 10 a 30 tysięcy możemy otrzymać do 2 tysięcy dodatkowego stałego dochodu. Tutaj ta różnica jest, że musimy mieć top ekspertów czterech, z tym, że dwóch na pierwszym poziomie i dwóch na kolejnych poziomach oni mogą być, ale w niezależnych nogach. Czyli trzeba mieć czterech top ekspertów. Nasza osobista inwestycja we firmie to 20 tysięcy. Pierwsze pokolenie z uwzględnieniem inwestycji własnych powinno wynosić co najmniej 90 tysięcy. I wtedy możemy otrzymać status Sky Experta. Jak widzimy, wynagrodzenie z pierwszego poziomu, niezależnie od obrotu, tutaj mamy wynagrodzenie partnerskie, pierwszy poziom 17% i 24 poziomy w głąb. Ci, którzy naprawdę pracują i osiągają, jak gdyby budują te struktury, one są coraz większe, wiedzą, że naprawdę to się bardzo fajnie, powiedzmy, zwraca nam w postaci właśnie tych różnych bonusów, które otrzymujemy z różnych poziomów, z pierwszego, z piątego, z dziesiątego i tak dalej. Podsumowując, Sky Expert, 20 tysięcy własna inwestycja, z własnym wkładem pierwsze pokolenie 90 tysięcy, czterech top ekspertów, z czego dwóch na pierwszym poziomie, dwóch może być w niezależnych nogach, ale na dalszych poziomach, 90 tysięcy pierwsze pokolenie i wtedy osiągamy status Sky Experta. Przejdźmy dalej. Tą tabelkę ominiemy. Tutaj tą tabelkę też na nią zwracam uwagę, ponieważ tak naprawdę ta tabelka pozwala nam dzięki płatnościom ratalnym, ale nie tylko, bo oczywiście jednorazowe opłaty też się liczą do tego bonusu za rozwój struktury. Osoba, która mocno, intensywnie pracuje i rozwija swoją strukturę, otrzymuje dodatkowy bonus w wysokości do 3%. Czyli standardowy bonus, który mamy w wysokości 15% z pierwszego poziomu, bo tego ono dotyczy i dotyczy naszych bezpośrednich partnerów, w momencie, kiedy w danym miesiącu przekroczymy minimum 5, 10 lub 20 rat płatności w naszej strukturze, ale z pierwszego poziomu, możemy otrzymać dodatkowo 1, 2 lub 3% i firma w momencie, kiedy ten jak gdyby poziom przekroczymy, czyli 5, 10, 20, wyrównuje nam za wcześniejsze płatności w strukturze, za wcześniejsze płatności rat w strukturze, za każdą wyrównuje nam właśnie prowizję do 16, do 17 lub do 18%. Sumując, może się okazać, że każdego miesiąca za każdą ratę, którą zapłaci partner bezpośredni w naszej strukturze, otrzymamy nie 15, ale za każdą ratę możemy otrzymać 18%. I o to tutaj właśnie chodzi. To najważniejsze zasady, to się nie zmieniło. Minimalna kwota inwestycji $50, to jest ta jednorazowa inwestycja, którą mamy między innymi w swoich biurach. Minimalna kwota wypłaty $30. Oczywiście możliwości wypłat są różne w firmie.
Bardzo wielu z nas posiłkuje się oczywiście przelewem wewnętrznym, bo nam pozwala to jak gdyby zminimalizować koszty zasilenia konta. Powiemy, że bank, jeśli na przykład zasilamy kartami, wiemy, że często rozmawiałem oczywiście z supportem i zastanawiałem się, dlaczego często z kartami jest problem, że one są, ta płatność przechodzi, później znów nie przechodzi, za jakiś czas znów przechodzi. Okazuje się, że wiele banków w różnych krajach pobiera bardzo różne prowizje. Oczywiście firma, jak wchodzimy w status zasilenie kartą, są podane pewne koszty, tam 2, 3, 4%, to są ustalone gdyby odgórnie przez bank, ale okazuje się, że jeśli to są przelewy zagraniczne, dolarowe lub jeszcze jakieś przewalutowania z rubli na dolary i tak dalej, to banki po czasie potrafią obciążyć albo naszą firmę, albo nas osobiście dodatkowymi kosztami ukrytymi. Często jest tak, że to są prowizje ukryte i jeśli one faktycznie są, to firma po prostu na to się nie zgadza. Dlatego bardzo często jest tak, że jest problem zapłacenia kartą, ponieważ bank sobie na przykład, który przyjmuje płatność kartą, sobie na przykład życzy od jakiejś płatności, nie wiem, $1000, życzy na przykład dodatkowe, nie wiem, 50 czy ileś dolarów. Czyli są to kwoty nieraz, które przekraczają jakieś ludzkie pojęcie, jeśli chodzi o normalne koszty bankowe, więc po prostu jest blokada ze strony firmy. Tak to mi wyjaśniono i starałem się szukać ciągle nowych rozwiązań, rozmawiać z różnymi bankami, które by miały normalne ludzkie warunki, jeśli chodzi o akceptację płatności. Gdyby tu chodziło o tak naprawdę jeden, dwa, trzy kraje, pewnie nie byłoby problemów, jak w niektórych firmach pewnie zauważamy, że może nie ma takiego dużego problemu. Natomiast my mówimy tu o ponad 200 krajach, gdzie partnerzy w naszej firmie są z ponad 200 krajach. Jest nas ponad 500 tysięcy, już w tej chwili pewnie dużo więcej. I tu się wtedy tworzy problem, ponieważ te płatności idą właściwie z krajów, które nawet trudno sobie na pewno wyobrazić, jakieś tam nazwy tych krajów. I te płatności są bardzo, bardzo różne. Więc tutaj firma cały czas gdzieś tam szuka tych rozwiązań. Na dzień dzisiejszy często firma zachęca nas do tego, żebyśmy się przełamali i między jedną płatnością rat a drugą, wiemy, że mamy tych rat jeszcze ileś, albo będziemy kupować jeszcze pakiety, żeby się przełamać, nauczyć, porozmawiać z naszym sponsorem, z kimś, kto nas nauczy, otworzyć sobie konto na jakiejś giełdzie kryptowalut typu Binance czy jakiekolwiek inne, BitBay i tak dalej, w najróżniejszych giełdach, otworzyć sobie konto, zweryfikować, nauczyć się zasilać kartą czy przelewem bankowym czy jakąkolwiek inną możliwością i płacić na ten czas faktycznie kryptowalutą. Czy to Bitcoin, czy Ethereum, czy Ripple, czy jakikolwiek inny token, czy tam kryptowaluta, bo to na ten moment faktycznie nam rozwiązuje ten problem związany z płatnościami kart. Także do tego Was zachęcam, żebyśmy czasami nie czekali, jeśli chodzi o płatności kartami, tylko szukali tych rozwiązań. Zwykły przelew bankowy, on normalnie działa, ale musimy się uzbroić w cierpliwość, ponieważ przelew bankowy idzie czasami do 5, 6, 7 dni, jeśli to jest przelew dolarowy. Jeśli to jest gdzieś tam przelew w SEPA, czyli w euro, to pewnie troszeczkę szybciej, ale to nie będzie automatycznie. My chcielibyśmy często mieć środki na balansie od razu, w ciągu tam dosłownie paru sekund, więc w tym wypadku albo kartami, jeśli w danym momencie chodzi sprawa związana z kartami, albo faktycznie tutaj się trochę przełamać i nauczyć się zasilania konta na BitBayu na przykład, i robić sobie zakupy po prostu płatności poprzez kryptowalutę. Wiemy, ja już to przetestowałem, że na BitBayu bardzo szybko jest księgowane. Ostatnio jak robiłem przelew na BitBay, zrobiłem zwykły przelew, specjalnie zrobiłem zwykły przelew, ale przyspieszony, ten oczywiście za 5 zł opłata standardowo, czyli wiedziałem, że BitBay otrzymał od razu środki. Było to godzina około południa. Wczesnym południem przy kolejnym jakimś tam transferze, kiedy oni to księgują, środki już miałem zaksięgowane, przyszedł mail z potwierdzeniem, że mam zaksięgowane na BitBayu. W tym momencie mogę kupić dowolną kryptowalutę, na przykład Ethereum czy tam Ripple i
z pozycji swojego konta Skyward Community zasilić po prostu to konto kwotą potrzebną mi do raty. Do tego Was zachęcam, ponieważ naprawdę to oszczędzi nam wielu nerw. Jeśli ktoś będzie chciał jakieś pomocy związane z otwarciem konta na BitBayu, czy gdziekolwiek, już nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o reklamowanie jakiejkolwiek giełdy, ale żebyśmy sobie ułatwili to życie, no to zapraszam do mnie, zapraszam właśnie do Waszych sponsorów, którzy Was zaprosili do firmy, żeby Wam pomogli takie konta pootwierać i faktycznie jak je zasilić. Zwykły przelew, jeśli zrobimy ekspresem, jeśli nam nie zależy bardzo aż na czasie, zwykły przelew, jeśli zrobimy, to on w ten sam dzień lub na drugi dzień będzie zaksięgowany, no bo wiemy, że tam przy pierwszej sesji zwykły przelew, jeśli zrobimy rano, to on tam gdzieś godzina 13, 14, nie wiem, 15 pojawi się na koncie, więc kwestia, jeśli BitBay jeszcze będzie księgował pieniądze tego dnia, to one się pojawią. Jeśli nie, to dopiero na drugi dzień. Jak zrobimy to ekspresem, to wiemy, że BitBay ma od razu te środki. Jeśli to zrobimy przed sesją księgowania, czyli załóżmy na przykład do południa, to jesteśmy przekonani, że tego samego dnia będziemy mieć pieniądze na BitBayu, kupimy sobie dowolną kryptowalutę i możemy sobie zasilić konto w Skyward Community. Naprawdę do tego zachęcam, troszkę czasu poświęciłem, ale wiem, że ten problem cały czas się pojawia i często to są wcale nie wyższe koszty, a być może nawet niższe koszty związane tutaj chociażby z BitBayem. Mówię o tym, ponieważ wiadomo, mamy tam polski back office i tak dalej, więc łatwo się poruszać, niż na przykład płatność kartą, bo karty sobie niektóre pobierają sporo, banki, przewalutowanie też całkowicie nieraz sobie pobierają i split, i kurs kupna, więc wcale to nieraz wychodzi, nie wychodzi wcale tanio, bo koszt kupna dolara to czasami wychodzi ponad faktycznie 4 zł. Więc warto o tym pamiętać. Teraz krótko jeszcze powiem o tych pewnych nagrodach, które mamy, jeśli chodzi o program partnerski. Bardzo krótko. Jeśli chodzi o mistrza, można otrzymać długopis. Tutaj zwracamy się do pani kurator, pani Natalii, którą pewnie wszyscy znamy. A jeśli nie, to za chwilę powiem, która to jest pani na zdjęciu. Natomiast albo ewentualnie z informacją do naszych sponsorów. Ekspert otrzymuje od firmy, w momencie kiedy otrzyma taki status, otrzymuje $500 na swoje konto bonusowe w ciągu 24 godzin. Top ekspert otrzymuje $1500 w ciągu 24 godzin od otrzymania tego statusu w lewym górnym narożniku. W momencie, kiedy się pojawi top ekspert, firma wypłaca nam taki bonus, nagrodę w wysokości $1500. I ostatni na ten moment, ten Sky Expert, otrzymujemy $2000 bonus od firmy w ciągu 24 godzin. To jest pani Natalia, pewnie wszyscy znamy, ale żeby nie było tutaj wątpliwości. Pani Natalia jest takim jak gdyby kuratorem na całą Polskę. Można powiedzieć, że jest to osoba, która jest ekspertem, bo jest ekspertem w samej rzeczy, jeśli chodzi o program partnerski, ale też tutaj ma dobry kontakt z ludźmi z zarządów, ma jak gdyby przepływ informacji najlepszy, jeśli chodzi o firmę. Także tutaj warto też o tym pamiętać. Zachęcam też wszystkich do pobrania aplikacji każdego miesiąca, kiedy robię takie webinary, to zachęcam, jeśli tego nie zrobiliśmy, to na pierwszej stronie zawsze nam się wyświetla na jednym z okienek właśnie ta aplikacja Skyward Community. To jest taki uproszczony format naszego back office'u, który możemy wykorzystać często w rozmowie z ludźmi, w rozmowie ze znajomymi, z potencjalnymi partnerami, czasami przypadkowymi gdzieś tam, których spotkamy w rozmowie, żeby po prostu coś pokazać. Przepraszam. Jeśli chodzi o pakiety, to wiemy, że po zmianie dyskonta no, troszeczkę stopniały delikatnie, jakieś tam średnio 8-10%. Myślałem, że to będzie więcej, ale na szczęście to mniej więcej w tym przedziale ta ilość tych udziałów się zmniejszyła za tą samą cenę. Nadal mamy bardzo dobry pakiet InnoTrans. To są 3 pakiety, gdzie jak gdyby zakup jeden po drugim otrzymujemy za każdym razem lepsze dyskonto. Mamy dyskonto 30, 34, 44.
Za 3000 możemy mieć całkiem fajną kwotę. Te informacje tutaj na dole pod każdym pakietem, to są informacje, które pokazują nam, że przy zakupie pakietów na ten moment, firma również to daje, zakupie od 1000 dolarów zwyż i mówię tutaj o płatności w tym wypadku chyba jednorazowej, z tego co pamiętam, minimum od 1000 wzwyż, otrzymujemy również kupony, które upoważniają nas na gdyby podwójne ilości pakietów w następnym zakupie. To też warto pamiętać, ponieważ jeśli kupimy pakiet na przykład InnoTrans za 1000, dostaniemy 30 dolarów, to jeśli taki kupon otrzymamy od firmy razy dwa, to w tym momencie przy kolejnym pakiecie zamiast 34 tysięcy otrzymamy 68 tysięcy, czyli podwójną ilość udziałów i to warto też wykorzystać, bo tak naprawdę nie wiemy, jak długo to potrwa, jeśli chodzi o te kupony. To są kolejne informacje. Informacja tutaj jest pokazana również, że przy tych dużych płatnościach możemy otrzymać nawet kilka kuponów. Ktoś może powiedzieć, no po co mi tam, załóżmy, 3 kupony? A na przykład po to, żeby jeśli na przykład ktoś kupiłby duży pakiet za 10 tysięcy dolarów, 5 miesięcy po 10 tysięcy dolarów, czyli łączna suma to 50 tysięcy dolarów, otrzymujemy oczywiście 2300 udziałów, ale mamy pakiet, przepraszam, mamy kupony razy dwa i w tym momencie, tak naprawdę w momencie, kiedy kupimy drugi taki pakiet, to otrzymamy już nie 2 miliony 300, tylko 4 miliony 600, ale jeśli otrzymujemy na przykład 2 lub 3 kupony, to pamiętajmy, że taki kupon możemy przekazać naszemu partnerowi, który się zarejestruje u nas bezpośrednio, jest naszym partnerem z pierwszej linii i taki fajny prezent może otrzymać od nas, kupon, który upoważni go do nabycia udziału w wysokości 100 razy więcej udziałów niż to w tej chwili jest w standardowej ofercie. Więc to też jest fajna oferta dla osób, których zapraszamy. Czyli warto mieć na przykład 2 czy 3 kupony, ponieważ możemy je podarować jakiemuś partnerowi, który naprawdę to dobrze wykorzysta. Tu mamy kolejne pakiety, które są w tej chwili dostępne i kolejne. Sobie przejdę do kolejnych już tutaj zdjęć. To tylko przypomnienie. Wiemy, że w historii firma miała różne pakiety, które promowały, jeśli chodzi o przyrodę, jeśli chodzi o zalesienie samej działki w ekotechnoparku Marina Morce, więc kupując standardowo, tak naprawdę kiedyś jeden pakiet udziałów otrzymywaliśmy w prezencie, gdyby drzewko. To drzewko było z naszym imieniem i nazwiskiem, jest do niego przypięte na stronach firmy GPS, czyli jak gdyby numer, gdzie można w łatwy sposób znaleźć nasze drzewko, jak ono się rozwija. To taka dodatkowa atrakcja. Pamiętamy, że mieliśmy też muzeum, które powstało w ekotechnoparku w Marina Morce i całe to muzeum, jeśli chodzi o sufit, są imiona i nazwiska inwestorów, którzy zainwestowali w pewnym określonym czasie, kupili udziały w firmie Skyward Community. I te imiona, nazwiska zostały uwieńczone na suficie. Jak widać tutaj jedyne nazwisko oczywiście. Moje nazwisko też tutaj się znajduje. Akurat w tym czasie kupowałem jeden też z pakietów i gdzieś tam ono się znajduje w muzeum. Osoby, które odwiedzały, to mogą po prostu sobie popatrzeć, wyszukać gdzieś tam swoich znajomych, swojego nazwiska. To jest taka dodatkowa, ciekawa opcja. Tutaj teraz jeszcze krótko, każde nasze konto w naszym back office po prawej stronie, kiedy mamy dane osobowe, ma taką zakładkę jak spadkobierca. O tym też mówię każdego miesiąca przy każdym webinarze, żeby pamiętać, żeby w tych rubrykach wpisać jedną, dwie czy kilka osób, które ewentualnie uposażymy, tak jak w normalnej polisie na życie, jeśli chodzi o nasze udziały. Tutaj informacja o zabezpieczeniu naszych kont. Każdy chce mieć dobrze konto zabezpieczone.
Więc pamiętajmy, że albo zabezpieczamy je pinami, albo SMS-ami, albo kodami, które stawiamy na maila, lub ewentualnie dodatkowo tą aplikacją googlowską, gdzie co parę sekund zmienia się nam kod i też warto to zabezpieczyć, żeby ktoś po prostu nieupoważniony nie dostał się do naszego konta. Po prawej stronie jest taka ciekawostka, bo po prawej stronie mamy czat online. To jest takie zawsze taka chmurka się pojawia, niebieska. I jak klikniemy, to wpisujemy imię, nazwisko, ewentualne zapytanie, jakie chcemy dać takiemu konsultantowi i pojawi się konsultant. Żeby było ciekawie, to najczęściej jest to język angielski, rosyjski, ewentualnie węgierski, ale ostatnio pojawił się konsultant mówiący w języku polskim, piszący w języku polskim. To jest taka ciekawostka. Sam zapytał się, nie? Czy łatwiej mi pisać po angielsku, czy woli, żebym pisał po polsku. Oczywiście powiedziałem, że wolę w moim wypadku, żeby pisał po polsku. No i po polsku pisaliśmy, tam pewną sprawę omawialiśmy związaną z kwestią, która mnie interesowała. Czyli pojawił się konsultant mówiący, piszący po języku polskim, więc warto to wykorzystywać. Jeśli mamy jakieś pytania, wątpliwości, to po prostu wykorzystujmy ten czat online, dostępny najprawdopodobniej przez 24 godziny na dobę, aczkolwiek nie sądzę, żeby akurat ten pan, który mówi w tej chwili pisze po polsku, pracował wiadomo 24 godziny na dobę, więc w ciągu dnia warto go gdzieś tam spytać, nawet konsultanta, który się pierwszy pojawi, czy jest konsultant piszący w języku polskim. Więc to jest taka ciekawostka. Takie zdjęcie w momencie, kiedy na przykład mamy utrudniony dostęp do konta, czyli zablokowaliśmy sobie konto w jakikolwiek sposób, nie ma znaczenia, zapomnieliśmy kodu googlowskiego, gdzieś tam komórka nam wysiadła, nie zapisaliśmy kodów i tak dalej, nie mamy dostępu do konta. Chcemy zmienić dane osobowe, chcemy dodać nowy dowód osobisty, bo nam się zmienił i tak dalej, i tak dalej. To najczęściej z informacją pełną, którą piszemy w mailu do firmy, ewentualnie z dokumentami, które dosyłamy do firmy, zawsze powinno pojawić się standardowo takie zdjęcie. Nasza SWIFT-focia z dowodem osobistym trzymającym z jednej strony, z drugiej strony trzymające kartkę z aktualną datą, najlepiej na niej imię, nazwisko nasze, SWC, ewentualnie skrót i taka kartka dołączona do informacji czy też do dokumentu, które wysyłamy. Ona jest potrzebna w celu identyfikacji. Tutaj to jest informacja, o której już mówiłem, ale warto o tym jeszcze wspominać i przypominać, ponieważ to Expo, które odbędzie się w Dubaju, miejmy nadzieję, że znów pandemia nie przeszkodzi, ponieważ w Polsce już pomalutku władze zapowiadają jakąś tam pandemię w mniejszym lub większym stężeniu. Oczywiście już nie będę się jak gdyby tutaj wdawał w dyskusję i w szczegóły, straszą nas gdzieś tam września albo połową sierpnia, natomiast wiadomo, że tutaj świat to świat, więc kwestia, co się będzie działo. Miejmy nadzieję, że to Expo w normalnej formie się odbędzie, ponieważ jest to wielki przywilej, że nasza firma może wziąć udział w tym Expo, które odbędzie się aż od października tego roku do marca przyszłego roku. A ponieważ firma zamierza wykonać bardzo dużo prac w tym czasie, mają powstać między innymi pierwsze adresowe projekty, bo taka zapowiedź krótka ze strony pana Anatolia Jelnickiego padła, to powiem, to Expo w Dubaju może być bardzo owocne. Zazwyczaj na takich wydarzeniach są podpisywane kolejne potężne kontrakty wielomiliardowe, ale również w momencie, kiedy powstają pierwsze projekty, to powiem szczerze, może być potężna rewolucja. Nawet sobie mi trudno to wyobrazić, będąc we firmie ponad 5 lat. Na tym Expo, jeśli się nie mylę, mogą być chyba podpisane nowe kontrakty, mówiąc o wypromowaniu się. No dokładnie, to jest 100% informacja trafiona, ponieważ na tego typu Expo zawsze są podpisywane naprawdę bardzo duże kontrakty. Tym bardziej, że z Dubaju do Szarży to jest tam kilkadziesiąt kilometrów, bardzo blisko, więc wszelkiego rodzaju delegacje będą mogły jechać bezpośrednio do Szarży, zobaczyć na żywo pewne rzeczy, pewne osiągnięcia, ekodom, który już powstał, to co powstanie w ciągu tak naprawdę tego roku.
bo pewne testy na tym odcinku 2,5 kilometrowym, jeśli chodzi o transport miejski, transport towarowy, to wszystko będzie się działo teraz, w najbliższych miesiącach, szczególnie tutaj jesienią i zimą, w okresie zimowym, więc całe te delegacje, które tam się pojawią, będą mogły to zobaczyć na żywo. To jest inny całkowicie wymiar rozmów, inny wymiar biznesu, kiedy widzimy coś na żywo, jak działa, a nie gdzieś tam na jakimś dokumencie, na jakichś papierkach, zdjęciach czy filmach. Więc to jest wyjątkowe wydarzenie dla nas. Warto sobie te artykuły przeglądać, informacje, szczegóły, które są opisane. To jest bardzo ciekawa też informacja, o tym też już nieraz mówiliśmy. Autorzy piszą, że firma ma już powiązania z instytucjami rządowymi ZEA, odpowiedzialnymi za infrastrukturę transportową. Tym samym w lutym 2019 firma wzięła udział w światowym szczycie rządu w Dubaju. Ja pamiętam to wydarzenie, bo to było po naszym, właściwie naszym pobycie tam w Dubaju. Podpisała protokół ustaleń, między innymi z firmą RTA. A firma RTA to jest firma, która właściwie jest odpowiedzialna za transport w całych Emiratach Arabskich. Więc no, dzieje się naprawdę grubo w tej sprawie. Inna kwestia, te przypomnienia, o których już mówiliśmy, to były wprawdzie z maja, ale zwracam uwagę na pewne słowa, które padły ze strony pana Anatolia Junickiego. Pan Anatolij Junicki jest człowiekiem, który nie puszcza słów na wiatr, nie robi obiecanek, jakichś dziwnych rzeczy, które gdzieś tam nieraz wiemy, padały na różnych webinarach, konferencjach, ktoś się wychylił, powiedział swoje zdanie i później my się go uchwyciliśmy i po prostu się trzymaliśmy, no bo ktoś tam powiedział. Pan Anatolij Junicki mówi o pewnych rzeczach, których jest pewien w 100%. Między innymi wiemy, że ten tor już jest ukończony, budowa 2,5-kilometrowych torów jest w toku. Plany wstępnie były gdzieś tutaj w okolicach maja, czerwca. Wiemy, że testy, które są przechodzone, które muszą przejść, zarówno te tory, jak te pojazdy, wymagają czasami naprawdę, to jest poligon doświadczalny. Firma testuje, zmienia pewne rzeczy w trakcie dopiero. Tak jak w tym filmie, który dzisiaj oglądaliśmy na samym początku, jak się pojawiliśmy jeszcze przed konferencją, to była informacja o tym, że ten unikat tropikalny, pojazd do klimatu tropikalnego, na torach akurat no, w Dubaju wiemy, że tam bardzo często są burze piaskowe, jak ktoś był w Dubaju, to wie, że tam więcej często są burze piaskowe, może nie sama teoretycznie burza, ale po prostu piasków w powietrzu jest bardzo dużo, wręcz to powietrze jest takie zamglone bardzo mocno. I na torach osiada piasek. No i firma oczywiście tutaj zrobiła pewne rozwiązania, które ten piasek usuwają przed samym pojazdem. To są takie rozwiązania, które są na bieżąco wdrażane, pojawiające się w miarę możliwości, w miarę jak gdyby sytuacji, która się pojawi. Także czasami te rozwiązania wymagają troszeczkę więcej czasu i w momencie, kiedy te wszystkie rozwiązania zostaną wdrożone, to samo powielanie ich już później, wiemy, że to będzie seria. Tutaj pan Anatolij Junicki mówił o pewnych projektach celowych, że to nie są projekty celowe, które są planowane, tylko to są projekty, na które już jest dokumentacja, które za chwilę będą wdrażane. Natomiast ja tutaj chcę się uchwycić jak gdyby jednego zdania, o którym też już często mówiłem w kolejnym zdjęciu. W tym zdjęciu. Tutaj jest tak, pan Anatolij powiedział, kapitalizacja już trwa, ale powoli. Poważna kapitalizacja zacznie się, gdy zbudujemy określone trasy. Jestem pewien, że stanie się to w tym roku. I teraz pamiętajmy o tym, pan Anatolij Junicki mówi, że stanie się to w tym roku. Różne artykuły pojawiają się, różne telewizje pojawiają się w szarży, różne artykuły się ukazują i pomału, ponieważ firma ma tak zwane klauzule poufności i zazwyczaj nie może o pewnych inwestycjach w ogóle za dużo mówić,
bo obligują ich faktycznie tajemnice biznesowe, to ze strony telewizji, ze strony prasy, które gdzieś tam rąbka informacji uzyskają, oczywiście to, co firma może powiedzieć, pewne informacje padają i często zaczynają padać konkretne miasta, konkretne miejscowości we Zjednoczonych Emiratach i nie tylko, konkretne trasy, ile kilometrów i jaki rodzaj transportu. I tutaj też padł jednym z ostatnich artykułów, z ostatnich newsów też taka informacja. Antoni Junicki mówi, jestem pewien, że stanie się to w tym roku. I teraz jak przejdziemy do kolejnych newsów, postaram się to przyspieszyć. Tutaj jeden z dyrektorów pisze, jesteśmy w stanie zrealizować pierwsze zlecenia i projekty w naszym zakładzie. Jesteśmy w stanie już to zrobić. Oczywiście będziemy musieli rekrutować ludzi na drugą, trzecią zmianę i tak dalej, ale mamy wystarczające kompetencje, aby przejść do produkcji seryjnej. To jest ta informacja, której warto o tym pamiętać, się trzymać. I teraz ten news z dzisiejszego dnia, 6 lipiec, reportaż indyjskiej agencji prasowej. Na początku puściłem film dotyczący tego reportażu. I tu też takie bardzo ciekawe zdanie padło. Dokładnie to. W szczególności pracownik centrum powiedział, że długość trasy dla pierwszego projektu celowego, ponieważ mają powstać w tym roku, Jan Niński powiedział, że jestem pewien, że w tym roku powstaną pierwsze trasy, a on mówi tutaj, ten pracownik centrum powiedział, długość trasy dla pierwszego projektu celowego może wynieść około 6 km. Czyli to jest projekt, który już jest najprawdopodobniej przygotowany. On zacznie być budowany, zacznie jego praca się najprawdopodobniej na jesień tego roku. A długość tras w ramach ewentualnego projektu w mieście Hur Fakan 24 km. Czyli podana jest konkretna znów, podany jest konkretny znów projekt, który będzie za chwilę wdrażany, za chwilę budowany jako jeden z pierwszych projektów adresowych. Mowa jest o 24 km i podana jest również, pada konkretna informacja. Zapoznajmy się konkretnie z tym artykułem, ponieważ to są takie dosyć ważne informacje, które dają nam pewne światło, co się tutaj dzieje w najbliższych miesiącach, w najbliższych tygodniach się będzie działo. Ja specjalnie sobie wygooglowałem, gdzie znajduje się ta miejscowość, no i ta miejscowość znajduje się tutaj, gdzie mowa była o tym, o budowie tego odcinku, jednym z pierwszych projektów adresowych, 24-kilometrowy, to jest ta miejscowość, mniej więcej 150 km od Szarży, a wiemy, że Dubaj to mniej więcej to miejsce, jakieś 30 kilometrów od Szarży. Więc to są te plany, które firma pomału, delikatnie odkrywa, natomiast myślę, że tych informacji dużo padnie w najbliższych faktycznie tygodniach i najbliższych miesiącach. Wtedy, kiedy faktycznie firma będzie mogła już powiedzieć otwarcie, tak, budujemy, rozpoczęła się budowa i nie jesteśmy w stanie tego ukryć, to wtedy w pewnym sensie pewnie przestaną pewne klauzule firmy jak gdyby obligować. Więc takie informacje faktycznie padły w tym ostatnim newsie z dnia dzisiejszego. I dosłownie króciutka tylko informacja. Nie będę mówił o żadnych szczegółach odnośnie tego programu Smart World, tokenu SWS. Pojawił się ten jeden z newsów, natomiast bardzo ciekawa informacja, to firma podaje tak, że posiadacze tokenów SWS, z tego wynika, że to będzie drugi token, ale będzie jak gdyby niezależny od tego, co my już mamy z 2019 SWG, ponieważ tamten ma być tym tokenem bezpośrednio wspierającym budowę projektów adresowych, ale wiemy, że cała infrastruktura Skyward Community jest potężna. To nie same trasy adresowe, ale mówimy też o miastach, mówimy o glebie, mówimy o całej infrastrukturze, która będzie powstała w związku z naszą technologią. I tutaj będą pieniądze zbierane, jak tu powiedziano, środki ze sprzedaży security tokenów będą aktywem partnerstwa i przekazane firmom
na opracowanie i wdrożenie komponentów programu Smart Word. Czyli to też będzie, jak gdyby ten token ma wspierać całą infrastrukturę. I tutaj jak gdyby wymienione to wszystko jest, co będzie między innymi wchodzić w skład wspierania finansów, środków, które zostaną zebrane właśnie na jakie cele. To, co jest ciekawe, to mając te tokeny, będziemy partnerami firmy, która tutaj jest opisana, z siedzibą na Kajmanach, no, czyli bezpieczne miejsce, jeśli chodzi o finanse. Tutaj warto też to przeczytać i pamiętać, że firma więcej informacji oczywiście na ten temat nam powie wkrótce, bo o tym też wspomina, że w kolejnych newsach na ten temat jak gdyby powie nam dużo więcej, ale oczekuje się integracji między tokenem właśnie SWS a tokenem SWG. W jaki sposób ta integracja będzie, to dowiemy się też pewnie w najbliższych tygodniach. I też rąbek takiej informacji, w jednym z tych newsów pojawiła się już strona Smart Word. Jest podana stronka, na którą możemy wejść. Oczywiście nie można się na razie logować ani rejestrować. Prawdopodobnie to będzie automatycznie powiązane z naszymi kontami Skyward Community. Ale są informacje już na ten temat. Podane są jak gdyby te informacje związane, czego ten token będzie dotyczył, jeśli chodzi o SWS, czyli będzie jak gdyby wspierał transport unicki, ale ogólnie też i całą infrastrukturę, miasta linowe, żyzne gleby, ekodomy, zielona energia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jak gdyby firma zaczyna budować wszystko to, co w tle będzie widoczne, związane również z naszą technologią. To jest potrzebne, ponieważ projekt jest potężny, międzynarodowy, ogólnoświatowy i my możemy mieć w tym swój udział. Także to są niesamowite informacje. Śledźmy wszystkie informacje na bieżąco w newsach. Do tego was wszystkich zachęcam, żebyście dokładnie analizowali newsy, ale nie tylko te, które są w samym newsie, ale wszystkie odnośniki, które się pojawiają tam, stronki. Klikajcie w nie i sprawdzajcie, co się w nich pojawia. Do tego was zachęcam. Jeśli będą jakieś pytania, tutaj widzę, że ktoś też coś napisał jeszcze na czacie. Ok, dziękuję. Widzę tylko łapkę. Dziękuję za informację. Udało nam się zmieścić w czasie, tak jak obiecałem, przed 21, ponieważ co niektórzy pewnie będą chcieli obejrzeć mecz Italia-Hiszpania. Zapraszajcie nowe osoby na tego typu webinary, jeśli chodzi o program partnerski. Zapraszajcie również na webinary ludzi dotyczące samej technologii, ponieważ zawsze jakieś też ciekawostki się pojawią, więc zapraszam zarówno liderów, jak i partnerów, jak i też osoby nowe, które mogą zainteresować się tą technologią. Jeszcze raz wam, drodzy Państwo, dziękuję za uwagę, za obecność, za poświęcony czas, bo ja sobie zdaję sprawę, że w tym upale po całym dniu to czasami jesteśmy bardzo zmęczeni, więc naprawdę serdecznie jeszcze raz wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych webinarach. Pozdrawiam.